Wybór wierszy Wieczór Wespera to ostatnia część tryptyku antologii prezentujących dokonania twórców związanych z dwumiesięcznikiem literackim Topos. Po tomach Ranek, Mane oraz Południe Meridies prezentujących kolejno szkice krytyczne, a także prozę artystyczną, przyszedł czas na crème de la crème tego środowiska, a więc samą poezję. Jak zapowiedział już na wstępie do pierwszego tomu jego redaktor Krzysztof Kuczkowski, proponowana czytelnikom droga lekturowa to swego rodzaju epopeja ludzkiego żywota. Zaczynamy pierwszymi odpoznaniami, optymizmem poranka, potem przechodzimy do pierwszych zwątpień południa, a następnie już do głębokich rozczarowań, a często do kryzysu tego wieku, czasów ostatecznych każdego z nas, a więc do wieczora, często związanego z biblijną, tudzież tą nocą ciemną, wiązaną z pismami świętego Jana od Krzyża. Czymże jest ta antologia? Przede wszystkim jest to poezja metafizyczna. Jakkolwiek byśmy ją definiowali, chodziłoby tutaj o szczególną wrażliwość duchową twórców poezji tutaj zamieszczonej. O metafizykę w jej rozumieniu takim zupełnie tradycyjnym, podstawowym, a więc taką metafizykę, która następuje właśnie po fizyce. Ten pierwiastek nad, ponad, obok byłby tutaj bardzo ważny. Byłaby to swoista duchowa nadbiografia, wędrówka skupiająca się nie tylko na jakichś głębokich poruszeniach ducha ludzkiego, ale także bardzo szczegółowo na tym, co nas otacza. W jednym z wierszy z tego tomu w utworze Przemysława Takowicza mamy chociażby skupienie się na szczególe takim pozornie niedostrzegalnym, a więc na drobinkach kurzu. Jest to wiersz Niżyński Totentanz o słynnym rosyjskim tancerzu, który w trakcie wykonywania swoich artystycznych popisów na scenie niemal że unosił się w powietrzu i tam skupiamy się na tych drobnych, wirujących drobinkach, pyłkach, prawie niedostrzegalnych. W innym z kolei utworze wędrujemy wraz z Janem Pulkowskim do słonecznej Italii. Zwiedzamy zabytki Śródziemnomorza, wspaniałe malowidła, Pier della Francesca chociażby tam się pojawia. Reasumując, Wieczór Wespera to antologia poezji, można by powiedzieć, na każdą okazję, poezji głęboko metafizycznej, poezji głębokiego przeżywania nie tylko wartości duchowych, ale także tego, co wokół nas, tego, co dotykalne, dostrzegalne, namacalne, bardzo sensualnie.